Jesteśmy dzisiaj na Małym Jeziorku. Przyjechałem spróbować, czy na płyciznę wyszła już krasnopiórka, płotka. Może jakiś linek, bo to już powoli na niego czas. Będę łowił na dwie wędki, bacik, wyrzutówka. Na bacika delikatnie, pineczka, jakieś małe, białe, pojedyncze. I jeżeli coś wejdzie grubszego, może spróbuję na kukurydzę lub czerwonego. Na wyrzutówce czerwony z kukurydzą, na boku niech sobie leży. Może coś ciekawszego wejdzie. Na początek trzy kuleczki, lekko zbite. Tak mniej więcej to się prezentuje. Wsypałem jakąś starą pinkę, część już kaster. No i zobaczymy, co będzie się działo. No i dobra. Teraz tylko czekać na branie. Jest pierwsza rybka. Nieduża krasnopiórka, ale jak puknęła. Urwałem haczyk. No to pięknie. Ok, hak przewiązany. W tamtej sytuacji trzeba wyciągnąć co najmniej dwa wnioski. Pierwsza rzecz, dałem za dużo czasu. Połknęła bardzo ładnie, a tu krasnopiórka, wiadomo, pyszczek duży. Nawet taka mała to potrafi ładnie połknąć. No a druga rzecz, no niestety nawet przy tych małych rybach, żeby nie tracić czasu, tyle co ja straciłem, trzeba używać wypychacza, którego oczywiście nie zabrałem ze sobą. Jest druga. Też nie za duża, ale krasnopiórka. Jedna rzecz, która mi się naprawdę podoba na tym jeziorze, to jest praktycznie brak uklei. Jeżeli coś bierze, to jest płotka, mała krasnopiórka, okonek. Ukleje. Szczerze mówiąc, przez kilka lat, które tutaj przyjeżdżam, złowiłem chyba jedno. Jest kolejny. O, też jest ładniejsza. Nie, to jest płoć. Tak wygląda, jakby brały z opadu. Bo uderzenie miałem zaraz po podciągnięciu. Też przyjemna rybka. Dzisiaj ryby od razu do wody. Nie będę ich przetrzymywał w siatce. Czasu nie mam za dużo. Trochę tylko się pobawić. Zobaczyć, czy coś się dzieje. A poza tym pogoda jest taka, która raczej nie nastraja na dłuższe posiedzenie. Kolejna płoć. Nie tak. Jest ostatnia rybka, krasnopióreczka. Szybkie podsumowanie. Pogoda straszna, zimno, pada. W ogóle nie na płoci, na krasnopiórkę. Tu lubią słońce brać. Mówiłem jakieś 20, może 25 rybek, z czego większość to były płotki. To mnie trochę dziwiło, tutaj jest bardzo dużo krasnopióry. Ale dobrze, że siatki nie brałem, bo nie byłoby za bardzo czego prezentować. Ryby w granicach 15-20 cm, także no, nic olbrzymiego. Trochę się pobawiłem, trochę zmarzłem,
linka w ogóle nie widać. Ani nie było widać żerowania, ani żadnego spławu, także nie wiem, czy pogoda, czy może jeszcze trzeba na niego czekać. A z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie. Do następnego.